Sylwester Chęciński. Bardzo dziękujemy, że pan do nas przyjechał. Nasz festiwalowy przyjaciel, który był gościem pierwszej edycji Sianowskiego Folk Film Festiwalu w 2014 roku, doczekał się w 3 lata po wizycie u nas nagrody za filmowy dorobek swojego życia. Polska Akademia Filmowa nagrodziła Sylwestra Chęcińskiego Orłem 2017. Reżyser takich filmów jak Sami Swoi, Wielki Szu czy Rozmowy Kontrolowane odebrał statuetkę z rąk przyjaciela, Jana Nowickiego. Gratulujemy i zapraszamy do posłuchania krótkiego fragmentu rozmowy z 2014 roku Piotra Pawłowskiego z jednym z wielkich świata filmowego w Polsce. Jak to się dzieje, że pan w wywiadach mówiąc, że chce zrobić film, pewnie i producenci chcieliby z panem zrobić film, a mimo to filmy nie powstają. Co jest takiego w polskim kinie, że wybitni twórcy dzisiaj mają kłopot ze zrobieniem filmu? Przecież zapewniliby komercyjny sukces, zapewniliby artystyczny sukces. Jakiś paradoks. Ja myślę, że to nie jest akurat tak. Ja myślę, że mój przypadek jest dosyć odosobniony. Ja muszę mieć inspirację w tym tekście, w scenariuszu. Dla mnie bardzo ważną rzeczą jest scenariusz, tak jak i aktor. To są komponenty, bez których filmu zrobić nie można, a bardzo trudno znaleźć dobry tekst. Otóż ten tekst, który ja dostałem, tych samych swoich, on wcale nie był taki dobry, on wcale nie był tak napisany, ale on inspirował, on dawał możliwości. To znaczy człowiekowi, który znał to, o czym film miał powstać, prawda? To jest to, a to, że on miał i takie powodzenie i to oczywiście już wielokrotnie mówiłem, to jest tak, że to jest film o każdym z nas.